Pora na 25. powód, dla którego nie jestem świadkiem Jehowy. Jeśli Ewangelia jest Boża, jak czytaliśmy w pierwszym liście do Tesaloniczan, 2 rozdział, 2 werset, pierwszy list do Tesaloniczan, 2 rozdział, 2 werset, widzimy tu wyraźnie: ale chociażśmy i przedtem, jak wiecie, cierpieli i zelżeni byli w Filipach, wszakże śmiało poczęliśmy w Bogu naszym opowiadać u was Ewangelię Bożą z wielką walką. A także 6 rozdział, 9 werset. Nie szukaliśmy chwały ludzkiej ani u was, ani u innych, mogąc być wyniosłymi jak apostołowie Chrystusa, aleśmy byli łagodnymi pośród was, jak karmicielka pielęgnująca dziatki swoje, tak wam życzliwymi będąc, gotowiśmy byli użyczyć wam nie tylko Ewangelii Bożej, ale i dusz swoich, dlatego żeście się nam stali miłymi, albowiem pamiętacie, bracia, pracę naszą i trudy, gdyż w nocy i we dnie, pracując, abyśmy żadnego z was nie obciążyli, opowiadaliśmy u was Ewangelię Bożą. 3 razy Ewangelia Boża. Ewangelia Boża. Natomiast w Galacjan, pochodzącym z tego mniej więcej samego czasu, 3:8. A Pismo, przewidziawszy, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, przepowiedziało Abrahamowi: w tobie błogosławione będą wszystkie narody. Więc widzimy wyraźnie, że jest Ewangelia Boża. I to jest ta sama Ewangelia, którą znamy jako Ewangelię Chrystusową. I to jest widoczne także w 1 Tesaloniczan. 1 Tesaloniczan, 3 rozdział, werset 2. I posłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego i współpracownika naszego w Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził i napomniał pod względem wiary waszej. Czyli czyja Ewangelia? No tego samego autora, czyli Chrystusa, który jest Bogiem. Nie ma tutaj innej opcji. I to jest jednoznaczne. I także mamy tutaj Galacjan, 1 rozdział, 7 werset. Galacjan, 1 rozdział, 7 werset. Która nie jest inną, a tylko są ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Tak, Ewangelia Boża, czyli Ewangelia Chrystusowa, czyli Chrystus jest Bogiem. I jeśli Kościół jest Boży, jak wiemy z Galacjan, 1 rozdział, 13 werset, boście słyszeli o moim niegdyś postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem Kościół Boży i burzyłem go. Kościół Boży. I 1 Koryntian 15:9. 1 Koryntian 15:9. Bom ja, najmniejszy z apostołów, który nie jestem godzien nazywać się apostołem, dlatego, żem prześladował Kościół Boży. Kościół Boży. Czyli jest Kościół Boży i to jest ten sam Kościół, który jest nazywany Kościołem Chrystusowym, o czym widzimy, zapewnia nas dokładnie ten sam apostoł Paweł, 16 rozdział, 16 werset 16 rozdziału. Abym był sługą Jezusa Chrystusa między poganami, sprawując święty urząd opowiadania Ewangelii Bożej, aby ofiarowanie pogan stało się przyjemnym, poświęconym przez Ducha Świętego. Mam się wtedy czym chlubić w Chrystusie Jezusie w rzeczach Bożych. Czyli jednoznacznie widzimy, że nie ma żadnego problemu, żeby rozumieć, że ten sam Chrystus to jest ten sam Bóg. Także mamy Królestwo Boże, 1 Tesaloniczan 2:12, 1 Tesaloniczan, drugi rozdział, 12 werset. I zaklinali, abyście postępowali godnie przed Bogiem, który was powołuje do swego królestwa i do chwały. Czyli Bóg do swego królestwa powołuje. Do czyjego królestwa? Do Królestwa Bożego. Tak? I wyraźnie to widać, że jest wyraźnie pokazane, że królestwo jest Boże. Ale ono należy też do Chrystusa, czyli jest to Królestwo Boże, Królestwo Chrystusowe, bo Chrystus to jest Bóg. I to widzimy wyraźnie, że Mesjasz, Chrystus to jest Bóg. Efezjan 5 rozdział, 5 werset. Bo to wiecie, że żaden wszetecznik, albo nieczysty, albo chciwiec, który jest bałwochwalcą, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Dwa w jednym. Chrystusowym i Bożym. Dokładnie tak. Pan Jezus Chrystus, Mesjasz, jest Bogiem Jahwe. Kolejnym takim punktem jest Efezjan, 1 rozdział, 3-5 wersetu, gdzie widzimy, że jest miłość Boża. Miłość Boża to jest ta sama miłość, którą Pismo określa jako miłość Chrystusową. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas pobłogosławił w Chrystusie wszelkim błogosławieństwem duchowym w niebiosach, jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i niepokalanymi przed Nim w miłości. I przeznaczył nas ku przysposobieniu sobie za synów przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Jednoznacznie widzimy, że jest Boża miłość. I ona jest miłością Chrystusa, jak mówi nam list do Rzymian. Rzymian 8 rozdział, 35 werset. 8:35. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej, czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Ta sama Chrystusowa, ta sama Boża moc, bo Chrystus jest Bogiem. I tu nie ma żadnego problemu. Także jest Słowo Boże, Słowo Chrystusowe. Kolosan mówi nam o tym, że jest Słowo Boże, które należy do Chrystusa. Kolosan. A dlaczego tak jest? Dlatego, że Chrystus jest Bogiem. Jezus Chrystus jest Bogiem i to jest jasna sprawa, że Mesjasz jest Bogiem. 1:25. Którego stałem się sługą według rozrządzenia Bożego danego mi dla was, abym wypełnił Słowo Boże. Słowo Boże. 1 Tesaloniczan 2:13. 1 Tesaloniczan, drugi rozdział, 13 werset. Przetoż i my dziękujemy Bogu bez przestanku, że przyjąwszy Słowo Boże, któreście słyszeli od nas, przyjęliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też skuteczne jest w was, którzy wierzycie. Jednoznacznie widać, że jest to Słowo Boże. I 1 Tesaloniczan 1:8. Albowiem od was rozgłosiło się Słowo Pańskie, nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też się w każdym miejscu rozeszła wiara wasza w Boga, także nam nie potrzeba o tym, co mówić. Czyli Słowo Jehowy, Słowo Chrystusa, Słowo Boże. I 1 Tesaloniczan 4:15. 1 Tesaloniczan 4:15. Bo to wam powiadamy słowem pańskim, że my, którzy żywi pozostaniemy do przyjścia pańskiego, nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli. Kto tam jest Panem? No Jezus Chrystus tam jest Panem. Słowo pańskie, Słowo Boże. Duch Boży także istnieje. 1 Tesaloniczan 4:8. 1 Tesaloniczan 4:8 to jest: a przetoż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, ale Boga, który nam też dał Ducha swego Świętego. Czyli mamy Duch Boży, Święty Duch Boży. I tenże Święty Duch Boży jest Duchem Chrystusa. Nie jest to żadne zaskoczenie. I czytamy o tym Filipian 1:19. A dlaczego tak jest? Bo Jezus Chrystus jest Bogiem. Mesjasz jest Bogiem i Jezus Chrystus jest Jahwe, Jehową. A to nie pozostawia nas w żadnych wątpliwościach. Czyli widzimy wyraźnie, że mamy w liście do Filipian 1 rozdział, 19 werset tego wyraźne świadectwo. Mamy to wyraźnie udokumentowane. Gdyż wiem, że mi to wyjdzie na zbawienie przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa. Czyli Duch Boży, Duch Jahwe, Duch Jezusa Chrystusa. Bo Jezus Chrystus jest Jehową, Jahwe, jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Gdyż jest jeden Bóg odwiecznie istniejący w trzech osobach: Boga Syna, Boga Ducha Świętego, Boga Ojca. Każda z tych osób jest równa. I nie przypadkiem wymieniłem w odmiennej kolejności niż najczęściej wymieniana teologicznie, dlatego że to jest równość między trzema osobami Trójcy Świętej, więc wymienienie Ducha Świętego przed Ojcem i przed Bogiem Synem nie jest żadnym problemem, gdyż Duch Święty jest tak samo godny tutaj uwagi, jak Bóg Ojciec, jak Bóg Duch, jak Bóg Syn Boży. I następnie mamy wyraźną informację, że pokój jest Boży. Galacjan 5:22 i Galacjan 5:22. Owocem zaś ducha są miłość, wesele, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrotliwość, wiara. Galacjan 5:22, Filipian 4:9, Filipian 4:9. Także nam to dokumentuje. Filipian 4:9, czegoście się też nauczyli i coście przyjęli i słyszeli i widzieli we mnie, to czyńcie, a Bóg pokoju będzie z wami. I jak wiemy, tenże pokój Boży należy do Chrystusa, o czym dokumentuje nam Kolosan 3 rozdział, 15 werset. Kolosan 3:15. A niech w sercach waszych rządzi pokój Boży, do któregoście też powołani w jednym ciele, i bądźcie wdzięcznymi. Czyli widzimy wyraźnie, że w porównaniu z Kolosan 1:2, Kolosan 1:2. Do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Filipian 1:2 z kolei. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Oraz Filipian 4:7. Filipian 4:7. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Jednoznacznie widzimy ponad wszelką wątpliwość udokumentowane przez Słowo Boże, że Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Boży Dzień Sądu. Boży Dzień Sądu. Opisany w Izajasza 13:6. Izajasza 13 rozdział, 16 werset. Biadajcie, bo bliski jest dzień Jehowy, który nadchodzi jako zagłada od Wszechmocnego. Dzień Pański. Boży Dzień Sądu. Jest dniem sądu Chrystusa, o czym mówi nam na przykład Filipian 1:6. Filipian 1:6. Będąc pewny tego, że ten, który rozpoczął w was dobrą sprawę, wykona ją aż do dnia Jezusa Chrystusa. A także Filipian 1:10. Abyście mogli zbadać, co jest lepszego, byście byli czystymi, bez nagany na dzień Chrystusowy. A także, jeśli idziemy dalej, 2:16. Tamci przez kłótliwość opowiadają Chrystusa nieszczerze, mniemając, że przydadzą ucisku więzom moim. I 2:16. Zachowując słowa życia ku chlubie mojej w dzień Chrystusowy, że mnie na próżno biegał i nie na próżno pracował. Wyraźnie widać. Także jeśli popatrzymy w 1 Koryntian 1:8, 1 Koryntian 1:8, zobaczymy potwierdzenie, który was też utwierdzi aż do końca, abyście byli bez nagany w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boża łaska z kolei to też dowód na to, że Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem, gdyż Boża łaska jest również łaską Chrystusa, a łaska Chrystusa jest nazywana łaską Bożą, bo Jezus Chrystus jest Bogiem. Trzeba być ślepym, żeby uważać, że Jezus Chrystus Bogiem nie jest. Jeśli się czyta choć trochę Biblię, to widać wyraźnie, że dla apostołów oczywiste było, że Jezus Chrystus jest Bogiem i nie ma co tutaj w ogóle dyskutować. 2:8. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was Boży, to dar. I także 9 werset. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. A z kolei Kolosan 1:6. Kolosan 1:6. Która doszła do was, jak jest i na całym świecie i przynosi owoc, jak i między wami od tego dnia, kiedyście usłyszeli i poznali łaskę Bożą w prawdzie. Dokładnie to widać. Boża łaska w prawdzie. Galacja 1:15 dokumentuje nam dodatkowo tę prawdę. Ale gdy się upodobało Bogu, który mię odłączył z żywota matki mojej i powołał przez łaskę swoją, łaskę Bożą, łaskę swoją. A także 1 Tesaloniczan 5:8, 1 Tesaloniczan 5 rozdział, werset 8. Widzimy tu jednoznacznie. Lecz my, synami dnia będąc, bądźmy trzeźwymi, oblekłszy się w pancerz wiary i miłości i w przyłbicę nadziei i zbawienia. Jednoznacznie widzimy tutaj świadectwo, że jest to łaska jak najbardziej Chrystusa, gdyż Bóg przeznaczył nas nie na gniew, ale na pozyskanie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, wespół z Nim żyli. Jednoznacznie to widać. Także mamy to udokumentowane w Galacjan 1:6. Galacjan 1 rozdział, 6 werset. Dziwię się, że tak prędko przechodzicie od tego, który was powołał przez łaskę Chrystusową do innej Ewangelii. Oraz Galacjan 6:18. Także jest to wyraźnie powiedziane, że Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. To pokazuje, że Chrystus jest Bogiem, gdyż łaska Boża jest łaską Chrystusa. Także mamy Kolosan 1:13, który nam pokazuje, że Boże zbawienie jest zbawieniem Chrystusa. I to w ogóle nie podlega żadnym dyskusjom, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Pismo Święte nie musi się nad tym w żaden sposób wysilać, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Czyli Kolosan 1:13 to jest zbawieniem Chrystusa. Bóg wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. I także 1 Tesaloniczan, co pokazuje nam werset 10. I oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z umarłych Jezusa, który nas wyrwał od gniewu przyszłego. Także wola Boża, o czym możemy przeczytać w liście do Efezjan 1:11. W Nim, w którym i do dziedzictwa przypuszczeni jesteśmy przeznaczeni, będąc według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według rady woli swojej. Czyli jednoznacznie widzimy, że jest tutaj pokazane, że wola Boża jest wolą Chrystusa. 1 Tesaloniczan 4:3, 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 3 werset. Albowiem to jest wolą Bożą poświęcenie wasze, żebyście się powściągali od wszeteczeństwa. Jednoznacznie widać, że wola Boża jest wolą Chrystusa. Galacjan 1:4. Galacjan 1:4. Galacjan 1 rozdział, 4 werset. Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwać z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego. I Efezjan 5:17. Efezjan 5 rozdział, 17 werset. Przetoż nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, co jest wolą pańską. Jest tutaj wyraźnie pokazane, Efezjan 5, rozdział, werset 17. I to jest wola Chrystusa. A jeśli porównasz to jeszcze z 1 Tesaloniczan, 5 rozdziałem, 18 wersetem, to dodatkowo zauważysz: za wszystko dziękujcie, albowiem taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Nie jest więc niespodzianką, gdy apostoł Paweł mówi, że należy zarówno do Boga i jest niewolnikiem Boga, jak mówi Rzymian, 1 rozdział, 9 werset. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim, w Ewangelii Syna Jego, że nieustannie o was wspominam. I Chrystusa. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do opowiadania Ewangelii Boga, albo niewolnik Jezusa Chrystusa. A także widać to przecież wyraźnie w Galacjan, rozdział 1. Galacjan, rozdział 1. Galacjan, rozdział 1, werset 10. Albowiem, czy teraz ludzi chcę pozyskać, czy Boga? Albo czy ludziom staram się podobać? Bo gdybym jeszcze ludziom chciał się podobać, nie byłbym sługą albo niewolnikiem Chrystusowym. Więc jednoznacznie widać, że żyje dla tej chwały, która jest zarówno chwałą Bożą, jak i chwałą Chrystusa. dlatego że Jezus Chrystus jest Bogiem, co należało udowodnić, ale to też pokazuje, dlaczego nie mogę być świadkiem Jehowy, bo oni tego nie uznają, że Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga, tylko jeden jest Bóg, odwiecznie istniejący w trzech osobach: Boga Syna, Boga Ojca, Boga Ducha Świętego.